Opłata tabograficzna wzbudza w całej Europie i w Polsce również od wielu lat bardzo gorącą dyskusję o jej zasadności, sposobie poboru, sposobie redystrybucji tych środków. Uważamy, że w Polsce w dobie dyskusji o przyszłości systemu zarządu zbiorowego oraz o przyszłości abonamentu radiowo-telewizyjnego, opłaty audiowizualnej, przyszedł czas, żeby poważnie porozmawiać o gruntownej reformie i możliwości połączenia tychże dwóch kwestii w jednej dyskusji i jedno rozwiązanie legislacyjne. Uważamy, że najlepszym modelem, czyli model fiński, który jest skuteczny w poborze opłaty wizualnej poprzez podatek, jak i połączenie tego modelu z opłatą reprograficzną, czyli żeby w tej powszechnej opłacie pewien odsetek, ułamek procent trafiał na konto artystów jako rekompensata z tego tytułu, że konsumenci mogą legalnie kopiować ich twórczość na swoich urządzeniach, jest ze wszechmiar uzasadniony. Po pierwsze, upraszcza bardzo system, eliminuje drogich pośredników w tym systemie. Po trzecie, gwarantuje zwiększenie środków na ten cel i, co bardzo ważne, pozwala, aby utworzyć część tych środków duży, centralny, ministerialny fundusz wspierania twórczości, którego można finansować granty, stypendia, instrumenty muzyczne dla szkół muzycznych w całym kraju, a na to cały czas brakuje pieniędzy. Dzisiaj prezentujemy raport Fundacji Republikańskiej, który prezentuje możliwe rozwiązania, w tym właśnie model fiński, który my rekomendujemy w Polsce jako do wdrożenia. Lada dzień nasz raport trafi na biurka decydentów w Polsce, do rządu, do parlamentu. Mamy nadzieję na dyskusję nad tym rozwiązaniem merytoryczną, zarówno środowiskiem rządowym, jak i artystycznym, bo głos twórców tu jest bardzo ważny, ale również to, co jest niezmiernie istotne, chcemy zaprosić do dyskusji konsumentów, gdyż aby ten system był sprawnie zreformowany, potrzebne jest zadowolenie, punkt spojrzenia przedsiębiorców, artystów oraz konsumentów wszystkich zainteresowanych stron rozwiązaniem tego problemu. Uważamy, że ten model się najlepiej sprawdzi w Polsce. Korzystajmy z doświadczeń innych krajów europejskich. Nawet kilkuprocentowy udział pozwoli na zbudowanie bardzo poważnej kwoty w tym budżecie ministerialnym, ażeby tą kulturę wspierać. Mówimy tutaj o dosłownie kilku procentach w projektowanej opłacie wizualnej, a dzięki temu stworzymy bardzo sprawne, efektywne narzędzie do wspierania kultury.